atılanlar için. Alış adım eşya aparsın. Pragnę pozdrowić i przywitać grupę pielgrzymów z Gorlic wraz z ich duszpasterzami, którzy przybywają tutaj do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I Maria wyprasza dla Was potrzebne Wam łaski. Błogosławieństwo niech będzie to czas błogosławiony dla Waszej grupy pielgrzymów. W dniu dzisiejszym będą odprawione msze święte gregoriańskie za zmarłych. Teraz padał się w powietrzu, to zdjęcia satelitarne. Ale jak ci Żydzi się bronią? Trojana, to była pierwsza ministra ale premier Szydło zapewnia, że dymisja Jackiewicza jest tylko przedostatnią prawą wygaszenia resortu, a minister przedstawił pełen harmonogram likwidacji. Ale oni lubili, bo to była szlachcianka z Krakowa. Odwołanie prezes Jackiewicz ograniczył się do krótkich podziękowań i zapewnił, że odpowiednio przygotowano resortu do likwidacji. Prawem premiera każdego rządu, prawem prezesa każdej formacji. Ale właśnie to ją skupiło, że ona była zakłamana, ta pani prezes. Ustawa wygaszenia co Ministerstwo Skarbu ma trafić do Sejmu w ciągu 2 tygodni. Ostatecznie resort przestanie istnieć. Ale zakłamano. To jest obrzydliwe. Ja mam zakłamano. Chcę ostrzec, że to nieszczęście wisi na wózku, bo dochodzi do coraz bardziej ostrych konfrontacji. Kierowcy raczej są bezbronni. Każdego dnia przez kanał La Manche przeprawia się 2,5 tysiąca polskich ciężarówek i codziennie, jak twierdzi zrzeszenie, kilku kierowców jest atakowanych. Przewoźnicy z Nadwisły narzekają, że mimo tych brutalnych ataków brak jest odpowiedniej reakcji ze strony rządu czy resortów odpowiedzialnych za zapewnienie im pomocy. Agnieszka Rolan, TK. Po 3-dniowej przerwie spowodowanej chorobą Hillary Clinton wznawia kampanię przed wyborami do Białego Domu. Kandydatka demokratów wygłosiła przemówienie w Greensboro w Karolinie Północnej. Podkreśliła w nim, że będzie kładła szczególny nacisk na pomoc dla rodzin i ubogich. Przy okazji Clinton przyznała, że zlekceważyła zalecenia lekarzy i zamiast wręcz odpocząć kontynuowała planowane zajęcia. Wielce puszczała przy dźwiękach przeboju Jamesa Browna. Była sekretarz stanu zrobiła w kampanii wyborczej pokazał się wywołanym zapaleniem płuc. W niedzielę zasłonęła i opuściła przed czasem ceremonię upamiętnienia 15. rocznicy ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. Przed nami kolejny ciepły, słoneczny dzień, a po południu miejscowo będzie się chmurzyć. 20 stopni w Trójmieście, 24 w Zakopanem, 25 w Łodzi, a Warszawie 26 w Krakowie, to 28 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ducha Świętego, Pan z Wami. Witam Jezus Chrystus, to jest piątkowy projekt. To KFM teraz jest prawie 8:30, o już 8:00 po 7:00 i będę z Państwem. Jak chcę powiedzieć?
prawie takie same. A się po siódmej, a wcześniej będą, będzie właśnie po 7.20, po Linakiech na Więckiewicz. Inicjatywa Polska, Komitet Patrójny, Kobiety, Radia Wiera do Warszawy. Dwa tematy, o które warto z panią dzisiaj omówić. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Tak mówili. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Ci, co się tak długo uczyli, faryzeusze, saduceusze, ci, co się tak długo uczyli, się pogmatwali, że Jezusa nie poznali. Dopuszczającego. Aborcji, po którym komitetowi udało się zebrać przeszło 200 tysięcy podpisów. To, że mieliście. Jaką rolę pełnił Jarosław Kaczyński w opozycji? Tak? Oddziela historia, wyjścia wywiadu. Każdy z nas pozycji, ani jak w Stanie, mówić, że to jest kto. No taką. Bardzo gorący. A ja nie lubię takiego wierszy, czyli kto, że nie miał żony, nie miał ukochanych, ani nie miał. Co to kogo obchodzi? Ale jak to można człowieka zesmać? Jest. Ktoś inteligentny, mądry przetrwa, tylko że Kaczyński może nie wytrzyma. Jest parę rzeczy w gazetach, ale zanim powiemy, co, powiem co w gazetach, powiem czego nie ma. I to mnie cholernie. Mianowicie, rozdziałek miasta jest nasze, ujawniło mapę, pokazało mapę warszawskiej ekwazacji, ona jest ciekawa, była omawiana w tym momencie. A jednym z elementów tej mapy, a właściwie to są co się pokazało. Jest zawsze grube chce, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła bez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieki. Między tą dziwną grupą o nazwie Radius, a Narodowym Centrum Studiów Strategicznych, który jak się wydaje jest głównym zapleczem aktualnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziś mój prezes jest obecny. Tak, bo wiesz, bo wczoraj bardzo dużo o Arabii mówili. Prezesem został były szef Radiusa. Jest taki krótki film w internecie. No i tak dalej. Wiesz? Zobacz. Rozwijać szefem kadr w sztabie generalnym. Został pułkownik związany z tym. To niedawna podpułkownik przywrócony z rezerwy. Związane z tą firmą i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, co mi to powiedzieć? Ruski się wiąże polskiej obronności. I nic, proszę Państwa. Media. Wiele osób wiedziało, te przecieki, milczeliśmy. A ten, to jest sprawa ważna, a to jest? Tylko ciekawa i sensacyjna. Ale też uważam, jeżeli ten trop porzucimy, odsunięty przez miasto jest nasze, będziemy mieli kolejny strukturalny grzech na sumienie polskich mediów. Rozumiem ostrożność, sprawa jest bardzo ryzykowna i bardzo poważna, ale milczenie nie służy wyjaśnieniu, jak mi się wydaje. Sam o tym mówiłem między innymi wczoraj w TOK FM i dostałem bardzo dużo informacji, a właściwie postów, w których są różne informacje. A nawet tam się mnie nie podda. Społecznie dochodzić prawdę do ludzi, mówili o niej to, co wiemy i oczekiwali na wsparcie, także zewnętrzne, dziwne, że tego nie ma, no ale są inne rzeczy,
zmiany, których później się Państwo spodziewacie. Po pierwsze, zmiana w Ministerstwie Skarbu. O, ta jechała z nami na platformie. Chodziła pan Kowalczyk przyjmuje skarb. Przecież pospolita na pierwszej stronie skarb w rękach Kowalczyka. No a na pierwszej stronie gazety Jasny jeszcze stracił skarb. To jest proszę. Nie na siebie, dwa różne klucze tej samej sprawy. Liczne spekulacje. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się musiało stać? No, po wypowiedziach prezesa Kaczyńskiego wydawało się, że to już jest nieuniknione. Ale o co w istocie chodzi? Pani premier tłumaczy bardzo elegancko, że po prostu wykonał zadanie. No, ale dajmy spokój. Wykonał jedno, by dostać drugie. A jednak drugi wątek, którego też się Państwo spodziewacie, pewnie informacje związane z wczorajszą konferencją podkomisji do badania wypadku Smoleńskiego. I oczywiście można łatwo zgadnąć, jaki jest podział opinii w tej sprawie. Na przykład Gazeta Polska, Rosjanie podyktowali raport Millera, Gazeta Wyborcza, Smoleńskie kłamstwa, to o tym, co mówiła komisja. Oczywiście odgrzewane kotlety, to jest Smoleński, to drugi tekst Agnieszka, pokazujący krok po kroku, jaki jest sens tych różnych bękutliwych i zapracowanych wypowiedzi, które słyszeli. No dobrze, musi dokładać. To od razu wiem, od razu podczerwę. Ja dzisiaj sobie kupię, to ja po cztery będę robiła. To tak, 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 jak kupię, to nie będę po cztery nakładała, tak. A tobie jedno tylko, a przenikowo podam. Chyba tak, że wraz temu, no mam nadzieję, że musisz też, bo ja tobie też dałam uodpornienia do ciała. No, mój synek robił rację, zespół poruszający się kierunkiem badania przyczyn tego, to znaczy... Nic nie szkodzi, biodegradowanie, co? Cokolwiek nowego słowa o tragedii Smoleńskiej. Dużo można było co, ale nie będący ekspertami w sprawie komisji zarzucają podkomisji, zarzucają ekspertom z komisji. To jest dość typowe, ta uwaga dla tamtych, które się na tematach, które mają pojawić, jest specyfiką epoki, dużo się przypisze, jest dużo takich analiz, ten różnych kompetencji, płytka pozorów kompetencji, nie jest jedno z głównych problemów cywilizacji, no ale muszę powiedzieć, że jak wczoraj się słyszałem odpowiedzi członków komisji Millera na opinię członków podkomisji, to naprawdę analiza tego dyskursu dyletanckiego, no po prostu akademicka, może powstać na podstawie tego zdarzenia. Ale media nie odbiegają. To jest, że fakt, który w ostatnim okresie był dość zrównoważony tabloidem. Jednak na pierwszej stronie ma duży tytuł raport Smoleński pisany o Rosjan, co się wydaje dość wątpliwe, czy też mało przekonujące w tezach podkomisji. Zwracam uwagę na to, że to jednak jest bardzo poważna sprawa i odpowiedzialność moralna. A ty wiesz, że Kurczaczek jest bezpieczny, pozdrawia nas? Dobra. Kryzys jest dużo większa niż przy kryzysach, które na co dzień Rosjanie podejrzewali raport komisji Millera. Uważam, że sprawa jest procesowa. Nie mam cienia wątpliwości. Pan Miller powinien takim tytułem wytoczyć proces i że powinien go szybko wydać. To rzeczywiście jest bardzo ważne powinienie. I teraz nie można zostawić. Pierwsza strona Gazety Polskiej. Rosjanie podyktowali raport komisji Millera.
No tak, liczę, że sądy będą działały szybko. Proszę o zdać informację w takim razie. Poranek Radia Tok FM. Zaczynamy wielkie obliczanie. 7 dni super okazji w sklepach Euro. A ja wolę jak ten tak, jak zabawę normalnie. Bo kiedyś to ja bardzo pilnowałam poprawności gramatyki języka, a teraz to już to. Ja lubię jak się tak sprawdza. Wytwórnie filmów dokumentalnych i fabularnych zaprasza do udziału w kolejnej edycji Wytwórni Scenariuszy w warsztacie scenariopisarstwa. Wśród wykładowców uznanych w praktyce samości świata filmu. Otrzymała przykładnej bardzo zdefiniowane adresy. Rekrutacja trwa w szczegóły na www.wdif.pl. Wczuj się w rolę i zostań studentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelni innowacyjnej i kreatywnej w tworzeniu perspektyw zawodowych. 37 kierunków, 13 wydziałów, 25 tysięcy studentów. Doskonałe warunki pedagogiczne, nowoczesny kampus, liczne obiekty sportowe, możliwość równoległego studiowania na innych uczelniach, szeroki wybór praktyk zagranicznych i bogate życie studenckie. SGGW. Dołącz do grona najlepszych. Władzy ciężary. Pokony za wrażenie. Pracuj bez przerwy. To w końcu rodziny. Mercedesie. Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót. Nie końca nie widać. Stoją kasyków bogatowo posażonego Mercedesa Vito za 79 990 zł netto. Lub 5 tysięcy 46 400 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę. Mercedesa Vito. No dzisiaj to na pewno jest korek. Poranek, Radia Tok FM. Witam ponownie, jest już jakaś jest piątkowy poranek Tok FM 23, prawie minuty 18, jest już z nami Paulina Piechna-Jaskiewicz, inicjatywa Polska, czyli
My komitet ratujemy kobiety, ale też każdy serdecznie zapraszam i każdy chciałby się do nas przyłączyć. Protestujemy przeciwko barbarzyńskiemu projektowi, którego czytanie już w Sejmie w przyszłym tygodniu razem z naszym projektem Ratujemy Kobiety, czyli przypominam ustawę prawa kobiet i świadomą rodzicielstwie. Po drugiej stronie zakaz aborcji. Tak, kary więzienia, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Wyłączenie tych przyczyn, których dzisiaj można dokonać, zabiegło bardziej skutecznie obecnym ustawodawstwem. To też ten barbarzyński projekt, który powoduje spowoduje, jeżeli zostanie... Przyszła Halina do tej malarki, starówki, i po kartkę, żeby dostać lampkę, i to idzie do baru. Daje kartkę na brukselskiej 23, a tutaj daje lampkę wina, stoją na tacy, 15 lampek wina. Jak ona otrzyma kartkę, to wyda lampkę wina. Halina podeszła do tej staruszki, a ta jej tej kartki nie dała, bo to jest tylko dla wybranych gości. A ta Halina to na 45 lat pracowała jako poloniczka na Jagiellońskiej, tu na Pradze. W przypadku płodu, wtedy przyjeżdżasz dzisiaj można... Ona już była po jednej lampce wina gdzieś z innego wernisażu, ale no co? Inteligentna babka będzie głupią babę, malarkę objeżdżała. Malarkę, która uważa się za nie wiadomo kogo, ale to była stara, siwa baba, była byle co. Ona, ta malarka, nawet tam może nie miała czasu się stawiać, bo ona tam zajęta była, w jakiejś grupie tam siedziała i gadała. Ja takich kołchozów nie lubię. Ja uważam, że jeżeli jest twój wernisaż, to ty stój przy obrazach i reprezentuj te obrazy. Jak ktoś przyjdzie, rozmawia, oczywiście. A nie, baba jest zajęta, wiesz, bo takie towarzystwo. Ja tego nie lubię. To Warszawa jest jednym wielkim 3-milionowym kołchozem. I proszę ciebie, ja dzisiaj wpuszczę te zdjęcia, bo jednak je mam, do internetu, z galerii 022. Było bardzo miło, proszę ciebie. Taka fajna babeczka, ci pokażę jej zdjęcie. Ona nawet znaną jest malarką i wypowiadała się w dwójce. Mówi, że jutro od rana to będzie dwójka. Ale ostatnio przyszła przedwczoraj do testu, to tak, żeśmy się spojrzały, nawet jej widoby nie powiedziałam. Bo w tej galerii 022, proszę ciebie, był wernisaż, było bardzo fajnie. Było dużo paluszków, dużo takich ciasteczek w przedpokoju. No i potem rozpoczął się wernisaż. Ludzie się też częstowali, do czego byli zaproszeni. Ale przy tych winach, bo ja nawet tego nie zauważyłam, bo ja wypiłam tam więc lampkę, dwie lampki, to wystarczyło. A potem jeszcze mi jedna babka, ale wiesz dlaczego? Bo koło wina stała taka stara baba blondyna. Niepodobna do ciebie, także bij brawo, ale ona patrzyła, żeby na nie brać. Ja coś brał, to już pani piła, ona pamiętała specjalnie. Jak ktoś wypił 4, to ona niby pamiętała, że już pani wypiła, to już nie dla innych. I potem
było tak. Stały za stołem jeszcze butelki wina, taki korek zakorkowany, ale podniesiony do wyjęcia, do nalania. Potem wzięli te wszystkie pudle wina, przesunęli do głównej sali, tutaj drzwi zamknęli i powiedzieli, a teraz dalszy część wernisażu i dalej, i zamknęli się tam. To więc ludzie, którzy tutaj zostali, tak się nie robi, bo słuchaj, bo ludzie, którzy, tam była taka grupa, którzy już, niektórzy to wcześniej wyszli, było bardzo miło, wychodzili ludzie, to po co wtedy, kiedy ludzie wychodzą, robić taki świnco, prawda? Że jeszcze na podkreślenie dają do naszego. Ale wiesz, jest coś innego, bo do niej przychodziły takie kolzarki. Ja to mówię, że ta malarka podobna jest do tej Aliny Janowskiej. To, że ta Alina Janowska to chyba umarła, czy żyje? Ale jeszcze 4 lata temu myśmy ją spotkały na Piwnej, bo mówimy, słuchaj kochanie, ta galeria to chyba zlikwidowana Piwna tam 51. Ona naszą koleżanką. No to ta malarka jest do niej podobna, tylko młodsza, siwe włosy i bardziej kwadratowa, bo ta Janowska była jeszcze bardziej szczupła, ale to taka, też taka prawie jak ona, no. Wiesz, taka siwa młodsza i bardziej kwadratowa, ale wiesz, taka serdeczna, ale lubi kołpot, to znaczy lubi, a ty moja kochana, lubi rozmawiać. I to już mówiło w galerii 022, bo oni się zamknęli w tym pokoju, a Wiesia mówi, a ja mówię Wiesiu, a mówię, o, te 4 lampki wypiję, ja mówię, no to jeśli wystarczy, bo więcej Wiesiu nie wolno być. Ale on mówi, może bym jeszcze jedną wypił, ale one, zobacz, się zamknęły. A wiesz dlaczego? Bo przyszła Rysia też. Nie, Rysia przyszła i mówi tak, och, bo dziadostwo jej wino wypiło i tak na cały głos. A na tym wernisażu ta babka, jak ona się nazywa, ja przypomnę jej nazwisko, właśnie mówiła, nie lubię Rysi, bo Rysia za głośno mówi. Ja mówię tak, ja mówię, słuchaj kochanie, ale ona mówi, częstuj się, bo ja myślę, że przyszły wcześniej. Ja mówię, a moja kochana będzie miała wernisaż. A ona mówi, częstuj się. A ja i mówimy o Rysie. Ona mówi, nie lubię Rysie, bo Rysia za głośno mówi. A ja mówię, ale zależy jeszcze, co ta Rysia za głośno mówi. Bo ta Rysia mówi, że dziadostwo wino jej nie wypiło. I ona przyszła, to samo powiedziała. Nie, zawsze Rysia miała rację, jeżeli ktoś broni swojego, rozumiesz? A kołkot, jaki jest Bóg, aby twoją naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przewodniczący PiS-u, który chciał mnie zabić, po prostu politycznie. Panie nasz Boże, przyjmij dary Twojego ludu złożonego i Twoich męczeń. Niech Eucharystia, która dała święty Korneliuszowi i Cyprianowi moc przezbawną prawą, zapewni nam stałą sprawiedliwość. Ale nie jest chrześcijanką, jest ala Kaddafi. Ala Kaddafi. Ale nie wiem, czy ty wiesz, co zrobili z Kaddafim. Żołnierze, moi żołnierze butami go zadeptali. Że pani prezydent odejdzie ze stanowiska i przyjdzie komisarz z PiS-u. I jakby rozumiem, że w takim razie... Dziękujemy ci, Socha, za zamknięcie okna. Ja nie jestem komisarzem z PiS-u i mówię to jasno i wyraźnie. Pamiętam już Warszawa, pamiętam. I Socha proszę ciebie, ona chodziła na ciągle do kuchni, bo ona to tam robiła. I tak, taki fartuszek miała brudny. Ja mówię, słuchaj, Socha, ten fartuszek to ty weź wyrzuć. Albo uprać jako kobieta, bo
Ona, proszę ciebie, miała brudny fartuszek i taki z dziurą i taki wiesz, ale to, słuchaj, ta stara się do czegoś przyzwyczai i tak nosi, czasem może tego brudu nie widzi, a jak widzi, to polubi i z tym chodzi, tak. Ja mówię, Boże, ile ciuchów jest na świecie, socha, Alicjo, żeby mieć. I słuchaj, ta socha zaczęła opowiadać takie rzeczy, że ona zostanie, została sama, w życiu męża nie miała, to się zgównowała. To więc słuchaj, może dlatego takie te baby, one tutaj czy na brukselskiej 23, ta ciwa malarka, kółko robią i robi wernisaż i ona gada, skoła strasza gości. Dobrze, no ale jeżeli straszasz gości, no ty się nie zapominaj, że jest wernisaż twoich prac. Przepraszam, co jest ważniejsze, czy ci goście, czy prace? W tym wypadku prace są ważniejsze. I teraz Bokowciuchy, słuchaj, w Warszawie nie umieją ocenić danej sytuacji, one się zagubić łatwo mogą. O to chodzi. No prace, reklamuj swoje prace. To goście wszyscy, to tym lepiej. Daj jednej, niech stanie i trzyma, rób z nią zdjęcie, niech ktoś zaśpiewa, niech ktoś powie wierszyk, to ja rozumiem. A Tarysia na przykład, jak ja raz tam zaśpiewałam w galerii, to mówi, Boże, jaki piękny sopran, zawsze jak się spotkamy, och, mój piękny sopran. Ja mówię, ciekawe, Rysia, to ty za moimi plecami tam gadasz. Musisz tak zawsze mówić, Elżbieta, piękny sopran, Elżbieta, piękny sopran, powtórz, powtórz, na kolanach. No, bo Rysia jest głupia i ona wie, gada tutaj tam na jedynie. No bo jeżeli to jest nieprawda, no to wymaga bardzo twardego stanowiska, prawda, jakiegoś odniesienia się. A tutaj rzeczywiście panuje, ale też jakby z kolejnych spraw związanych z prywatyzacją. Wczoraj odbyła się sesja Rady Dzielnicy Pragi Północ, ponieważ burmistrz nie wie, kto w Kami jest, czy wstrzymana jest reprywatyzacja, czy nie jest wstrzymana reprywatyzacja. Ja to nagrywałam, że podobno, że miała trochę komisji ona po prostu... Ona tego nie widziała i ona nie rozumie tam ona nie widziała tej pieśni, bo jest Rysia Żebraczka, to jest pieśń bardzo o zgrabnym tytule. O bardzo zgrabnym tytule. I tam jest aż 7 zwrotek. Do rymu jest pisane. Słowa są bardzo przemyślane, wymyślne. Układy, słucha, do melodii, odśpiewana pięknie, jest w internecie. Zarysia jest podobna Ala Kadadzi, syna Miński niska nie spaliła, w pokoju z synem dawno puściła. To nieważne, Rysia mogła kiedyś palić papierosy, albo ktoś tam u niej był, kto palił papierosy. Może miała maszynkę na prąd, mieszka nie spaliła. Poza tym, ponieważ to nie wiem kiedyś, jak ona czuła, że aktorką była bardziej, ona tańczyła jako baletnica. Ale tak, Feroma. W balecie tańczyła Rysia. Bo ja uważam, że jak ktoś tańczył w balecie, to miał te predylekcje, czyli skłonności. A Rysia zrobiła się grubą wędką. Ja mówię, Rysia, nie wyglądasz, że ty jesteś baletnicą było. A wiesz, to jeszcze jest grubą. Kociołkowa. Taka słynna baletnica na cały świat. Kociołkowa. Ja mam z nią i spotkanie było w galerii Presa. Kociołkowa czy Kociołkowska jakaś? Kociołkowska. Słuchaj. Chcemy wolnych wyborów. Ale z niej to w ogóle gruba beczka. Natomiast przyszła do galerii Lubki baletnica Ewa Głowacka. Słuchaj. Jaka twoja? Ja mówię, słuchaj kochani, ty powitać jeszcze tańczyć, jak nie na różę, to może koło róży. Całkiem nawet. Zaczynamy wielkie odliczenie. Świetnej dajemy super okazji w sklepach Euro. Od dzisiaj.
Pouczeń przez Zbawiciel i posłuszni Jego słowo, ośmiechamy się o Bóg. Wszystko było, dużo było, tylko jeszcze piwa nie było. Ja mówię, to ci jeszcze brakuje do piwa? To byś dostała biegunki, dostałabyś sraczki i musiałabyś iść do swojej opiekunki, bo byś dostała biegunki. Wydaw nas, Panie, od Chwa wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Pomóż nas w Twoich miłosierdziu, abyśmy zawsze stoi od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamęku. Pełni nadziei oczekiwali z Chrystusa, naszego Zbawiciela Jezusa. To jest. Leć. Koncita, proszę Państwa. Radio Koncita do nas. Dlaczego przez tyle lat nie było porządnego samolotu? No właśnie, odpowiedzialność polityczna w takim razie. Wszystkich poprzednich ekip. To przecież wcześniej również rządziło Prawo i Sprawiedliwość i też nie zadbali o samolot. Dlaczego piloci byli tak źle szkoleni przez wiele lat? Dlaczego przez wiele lat nie przestrzegano procedur? Przecież to nie był pierwszy taki wypadek w Polsce. Wcześniej spadł samolot, helikopter z premierem Millerem. Już było wiadomo, że nie jest dobrze. Potem koszmarny wypadek z kasy. Znowu procedury teoretycznie miały być prowadzone. Generałowie i dowódcy mieli nie latać razem. I co? I dopuszcza się do delegacji w takim chaosie, w takim bałaganie. I jeszcze do tego w złym samolocie i piloci lądują w złych warunkach. No, to wszystko naraz pokazuje, w jakim stanie jest polskie państwo. I mówiąc szczerze, dzisiaj nikt nie podejmuje chęci naprawy tego państwa, tylko przerzucania się winą, bo PiS, bo PO. A to tak naprawdę dla ludzi nie ma znaczenia, czy to PiS, czy PO. My chcemy żyć w normalnym państwie, a nie w czymś zwykłym. Jak pokazuje część sondaży jeszcze sprzed kilku lat, to ma jednak znaczenie, bo polskie społeczeństwo jest podzielone na temat tego, co wydarzyło się 6 lat temu. Nawet część rodzin smoleńskich jest ofiar katastrofy, jest podzielona. Część mówi, że mamy nowe dowody, część mówi, że mamy nowych dowodów. Ale to, że są ludzie, którzy mogą mieć inną opinię, to jedno. Myślę, że wspólny cel, który mają wszystkie rodziny, czyli normalna, otwarta rozmowa o tym, co się wydarzyło. I doprowadzenie do tego, że ta katastrofa nigdy nie miała takiego miejsca, jest celem wspólnym. I rodziny oczywiście mogą mieć wychowani, a w Warszawie najwięcej chamstwa jest. Najwięcej chcą, najwięcej są ważni. I proszę Ciebie, Ty tego chamstwa nie widzisz, a ja jako skanerą Google, skanerą z mikrofonem, jak podchodzę tu, to ludzie czasem nie wiedzą, o co chodzi, że tu kamera Google pokazuje, jakie tu jest chamstwo, bo oni myśleli, że są najbardziej kulturalni w Warszawie, a Wrocław europejską stolicą kultury wygrał. Wrocław europejską stolicą kultury. To ja przepraszam bardzo, to Warszawa to co jest? Największe hamstwo.
hamstwo w świecie. Dlaczego my od rana mówimy, Litka, o tych kołchozach? Że baba wystawiła pracę, ale przyszły koleżanki. To ona jest zajęta koleżankami, a nie obrazami. To więc to ją zgubiło. To był ten papierek lakmusowy. Nic tak dobrze nie działa jak chaos w Polsce, więc będą zmierzać. Będą podpuszczać i będą prowokować nas do snucia różnego rodzaju tez, żeby Polska była jak najbardziej ze sobą skłócona. A tutaj trzeba byłoby jak najwięcej jawności, jak najwięcej informacji, ale też racjonalności, a nie wysnuwania tez i mówienia bardzo ostrych, zupełnie niepotrzebnych zdań. Dlatego komisja Berczyńskiego, zwana komisja Berczyńskiego, zapowiada, że ujawni wszystkie dowody w swoim czasie i będzie to robić systematycznie, ponieważ materiał jest ogromny, tak żeby właśnie pokazać całość tych zaniedbań. Mogliby pokazać mediom tak naprawdę wszystko, co mają od razu, a nie zabawiać nas w show, które będzie co jakiś czas wypuszczał informację, którą będą dla odmiany dementować chociażby takie osoby jak Maciej Lasek, który też pokazuje, że czasami ta komisja Berczyńskiego się myli. Poza tym też jaka jest jej rola. Jest zespół prawny, jest zespół lotniczy i tak dalej. Nie za bardzo widzę, jak to, co z jednej strony mają robić, myślę do tego, co faktycznie robią. Tutaj znowu zachodzi pewne podejrzenie, że oni mają tezy, które będą starali się powoli, bo mają kilka lat, udowadniać bez względu na to, czy materiał dowodowy, który do dzisiaj mają, jest zgodny. Mam jeszcze pytanie o ekshumację, dlatego że kilka lat temu dokonano 9 ekshumacji i w 6 przypadkach okazało się, że mamy do czynienia z zamienionymi ciałami. To był szok dla rodzin. Do dzisiaj pozostaje. A co gdyby okazało się, że te wszystkie ekshumacje, które mają nastąpić w ciągu kolejnych miesięcy, pokażą, że na przykład 50% ciał jest zamienionych albo fatalnym. Załóżmy taką hipotezę, dopuszczanie taką myśli. Nawet z Ameryki się zdają. Dla Ameryki Biały Stok, żeby uczestniczyć w sesjach przed Pałacem Kultury. Z Pałacu można wejść, można wejść do Ewki, do Bistro Trojka, za 13 złotych obiad zjeść. Zaprowadzę spokój. Nie wiem tylko, Bistro Trojka, po lewej stronie barek Sokółka, można wejść do restauracji na wprost, po prawej, no tam na pewno drożej przy stole, a tu, a ja nie wiem, może i tak samo. Także Ewka mówi, że ci złodzieje kradną jej kotlety, że ona ma coraz cieńsze kotlety. Poskarżyła się tej Magdalenie, jednej z trzech kierowniczek i ona mówi, słucham pani Ewo, bo pani coś, ja mówię, słuchaj, Madzia, słuchaj, no przecież normalnie ja wiem, że każdy weźmie, jak jest możliwość wzięcia mięsa, każdy, kto nie weźmie. I do mnie też to samo powtarzała, kto nie weźmie, każdy weźmie. Ja mówię, słuchaj Ewa, ale wy jesteście najbardziej uczciwi na świecie, bo ta Magdalena nie daje wam żadnych kamer. Wy nie macie kamer, możecie zjeść kotletów schabowych, co tylko chcesz, tyle ile do żołądka się zmieści. Pierwsze wyniki swoich prac. Eksperci podkomisji stwierdzili, że w kokpicie Tupolewa nie było dowódcy sił powietrznych generała Andrzeja Błasika, a dane z czarnych skrzynek samolotu zostały sfałszowane. Stronniczy przekaz prasy. Ona mówi, problem jak problem, ale ja stracę klientów. A ona tu na Gocławiu mieszka i ona jest ambitna, bo ona w Toruniu czy w Radomiu. Który dość trafnie zauważa, że ironicznie, że minister skarbu tak świetnie pełnił swoją funkcję, że Beata Szydło poinformowała o jego odwołaniu. Tak, no ta narracja z odwołaniem Jackiewicza była dość specyficzna, bo od tygodnia wszyscy dyskutowali na temat tego, czy minister jest tym ministrem z brudnej sieci, no a wczoraj na konferencji dostał masę pochwał i był niemal prezentowany jako wzorcowy minister. W wyborczej też oczywiście Jackiewicza na pierwszej stronie, tak jak w Rzeczpospolitej, w dzienniku Gazecie Prawnej, w Gazecie Polskiej Codziennie, w naszym dzienniku. Wyborcza wskazuje na ciekawy trop, który jest związany z Dymitrią Jackiewicza. Powołując się na swoje źródła, pisze o tym, kto
rzeczywiście nie widać. Taki stanowiska spółka z udziałem Skarbu Państwa. Tak, tak, pod barku nie widać tego. Ona mówi, Boże, jestem taka urabiona. Także możemy spodziewać się gorących pieniądze na dobrze płatnych stanowiskach w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Jest jeszcze wyborczej w kontekście Jackiewicza komentarz Witolda Gadomskiego. Od 7 do 7, może bo ona od 9 otworzyła barek, to ona musi mieć już o 9 pokrojone sałatki, musi mieć przygotowane, kanapki porobione po 4 zł, czy tam były jeszcze po 3,50. I styl kolektywizacji. No i tutaj Gadomski dochodzi do wniosku, że właściwie niekoniecznie to tempo zmian w spółkach z udziałem Skarbu Państwa musi się zmniejszyć w przypadku PiS-u, tak samo jak w przypadku kolektywizacji. Nie było jakiejś pauzy i przemyślenia tego, jak ona dalej ma postępować. Ale już abstrahując od tych takich ironicznych przekąsem pisanych zdań, jest bardzo ciekawa konkluzja tego komentarza i ona dla PiS-u jest ważna i mimo tego, że to jest komentator wyborczej, to właściwie jest warta wzięcia pod uwagę. Gadomski pisze o tym, że problemem PiS jest nie tylko zachłanność kadry, ale też całkowity brak zaufania do osób spoza swojego środowiska. I to wydaje się być prawdą. To widać też po przykładzie pana Misiewicza, który wszedł do PGZ. No, przypomnijmy, człowiek bez wykształcenia wyższego i bez wiedzy praktycznej na temat działania tak wielkiej spółki. No, raptem tak wielka kariera. Wszyscy spodziewali się, że ten PGZ będzie rzeczywiście dopieszczany przez PiS, że PiS poszuka menedżerów na mieście, którzy będą chcieli tą łódkę rozbujać, mówiąc kolokwialnie, no a okazuje się, że nie. No i Gadomski rzeczywiście tą swoją hipotezą rzeczywiście trafia w sedno sprawy, pisząc o tym, że PiS po prostu boi się ludzi z zewnątrz. Jackiewicz też oczywiście jest na łamach Gazety Polskiej Codziennej i naszego dziennika, ale tutaj bez komentarzy i bez szukania jakby drugiego dna tej dymisji. No po prostu teksty informacyjne o tym, że minister Jackiewicz odchodzi. Puls Biznesu też mocnym tytułem na jedynce w sprawie Ministerstwa Skarbu. Minister odchodzi, jednak TKM zostaje, piszą dziennikarze gazety. Jadwiga Grabowska przyleciała z Ameryki, która Warszawy dymisji Jackiewicza. W dzienniku Gazecie Prawnej jest ciekawy wywiad z prokuratorem Wroną, przeprowadzony przez Ewę Iwanową. Tak. To jest wywiad studium słabości środowiska prokuratorskiego. I tutaj Ewa Iwanowa powiedziała, z czego ta słabość wynika i dlaczego tak łatwo ministrowi Ziobrze udało się tą instytucją zawładnąć, ją zdominować. I odpowiedź jest dość prosta, ale zarazem smutna. Prokurator Wrona odpowiada, że prokuratura to niestety instytucja, którą łatwo sklasyfikować. Nigdy nie miała silnej tradycji niezależności. Może to jest mentalność samych prokuratorów. Tutaj autorka też w pytaniu próbuje trochę zasugerować prokuratorowi, czy może pewnego rodzaju parcie na karierę też sprzyja dominowaniu takich instytucji jak prokuratora. I tutaj to pytanie pozwolę sobie przytoczyć. A może wielu śledczych czuło się przez lata pokrzywdzonych brakiem awansu i kiedy zmienił się polityczny wiatr, skorzystali z okazji, robią szybkie kariery, dostają stanowiska, o jakich przez lata marzyli. Serwilizm w prokuraturze jest od zawsze premiowany. I prokurator Wrona odpowiada, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Tutaj jest wiele w tym wywiadzie takich odpowiedzi, które trochę próbują uciekać od sedna sprawy. Prokurator Wrona pływa, bo nie może mówić wszystkiego wprost, bo dostałby po prostu szybko dyscyplinarkę. W Gazecie Wyborczej, jeszcze wrócę do Gazety Wyborczej, tekst pokazujący, jak w Polsce rośnie liczba ataków rasistowskich i ksenofobicznych, czyli jakby tej kategorii przestępstw, które w Wielkiej Brytanii są wymierzone w Polaków.
i są określane mianem przestępstw z nienawiści. Wyborcza pisze o danych, które są rzeczywiście zastraszające. One z kilkudziesięciu miesięcznie wzrosły do kilkudziesięciu tygodniowo. Zresztą to widać na ulicach i w doniesieniach prasowych, jak to się zmienia. I Wyborcza cytuje Bodnara, który mówi, że to politycy tworzą atmosferę przyzwolenia na tą niechęć. Rzeczywiście coś w tym jest. Jeszcze w Dzienniku Gazety Prawnej jest na ten sam temat komentarz Klary Klinger, która pisze o tym, że to, co uderza w Polaków w Zjednoczonym Królestwie, rozwija się również w Polsce, no i w pewnym sensie uderza w nas wszystkich rykoszetem. Klara Klinger komentuje, że aby tą falę powstrzymać, w zasadzie potrzebny jest jednoznaczny sygnał ze strony władz, czy też ze strony episkopatu, że nie ma przyzwolenia na tą eksplozję złych uczuć, bo to nie chodzi tylko o taką dosłowną przemoc, o taki przypadek jak ten z tramwaju w ubiegłym tygodniu, kiedy pobito profesora mówiącego po niemiecku, ale chodzi też o przyzwolenie na takie chamstwo w deklaracjach. No i tutaj Klinger przytacza pewien przykład. Zacytuję. Rośnie przyzwolenie na prezentowanie takich postaw przeciwnych obcym, nazwijmy to umownie. Nikt się nie wstydzi o tym głośno mówić. Do tej pory hejtowano w swoim towarzystwie. Teraz można publicznie. Nikt nam nie zabroni. Wręcz odwrotnie. Istnieje ciche przyzwolenie. Moja koleżanka niedawno kupowała małą w czasu latinę. W agencji turystycznej przy stanowisku obok dwie dziewczyny przeglądały kurorty na Wyspach Greckich. Przy wernisażach często tutaj zajęć. Nie będzie trzeba się przy sztuce. Nie. Podobią się do tego czasu. Można tak powiedzieć oficjalnie w miejscu publicznym? Można. I rzeczywiście to jest problem nie tylko aktów przemocy, ale też tego klimatu, który robi się coraz po prostu coraz głośniej. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w Polsce i w wielu innych krajach europejskich. Prasa dzisiejsza dużo pisze też o szczycie, który rozpoczyna się w Bratysławie, nieformalnym szczycie, i Wyborcza wybija w idzie, że na tym szczycie dominuje niechęć do wielkich haseł i rewolucyjnych reform. I rzeczywiście tak jest. To samo podkreśla Politico. Politico podkreśla ten lęk polityków przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Politycy, którzy biorą udział w tym szczycie, są sparaliżowani strachem. Wybory mamy będziemy mieli wybory w Niemczech, we Francji. Potem trzeba płacić, a potem popatrzy, że sąsiadka ma już inny, ona też musi to mieć. Ona też musi to kupić, żeby się podpalić. Radykalne decyzje. No po to, że ona sama do końca sama nie wie, co to jest. Najważniejsze jest jednak, proszę Państwa, moherowy kołchoz. Czyli tak, tych kołchozów jest tak dużo w tej Warszawie, żeby to metro mogło dołem to objechać, to Janek Witek powiedział, że potrzeba wybudować 400 kilometrów metra i na świecie tak robią, proszę Państwa, że budują po 100 kilometrów budują, po kilometrów 200 metra budują, ale nigdy 7 stacji. No to więc ja prowadzę z kamerą. Obcilaks, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopotów wypróżniania potrafią utrzymać życie. Udało, że nawet przez parę dni nie chodziłam. O nie! Jestem na żywym. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. Ja się zamyślałam, że Obcilaks to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obcilaks to sprawny wiolet pomocowanie z piórkiem. Obcilaks poczuj się lekko okupujący. Ale metraż. Janek Witek oglądał ten film, to rył ze śmiechu, mówi tak wspaniale Elżbieto zrobiłaś, że normalnie kompromitacja Warszawy powodują po 100 kilometrów metra. Rumunia w Bukareszcie płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu. Zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę.
Pulmeo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Respir 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe. Przeciw chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Więc ja przyjechałam tutaj do Warszawy, do Oleńki Kowalskiej, która pół roku mieszka w Podębicach koło Łodzi, czyli teraz, a pół roku na zimę do Czterema Kotami do Warszawy. I zjeżdża. Ja do niej mówię, słuchaj Oleńka, siebo haroszego, żelaj sibirska wazarowia, kawkaska wadalgalicja. A ona do mnie mówi tak, wódzarowa kakarowa, krasiwa kakciniaczka. Ja mówię, słuchaj, no to warszawianka to tylko tyle umie powiedzieć. Wódzarowa kakarowa, krasiwa kakcinia. Czyli, że jeszcze raz to świadczy o braku kultury tak powszechnej, jak się kamerą Google przejedzie. I ta pani Oleńka i męża miała architekta i ona lubi łuki, lubi wielkie, lubi mury, Muzeum Narodowe to niekoniecznie, ale takie rzymskie łuki. A potrafiła być taką chamką w jednej sekundzie, że latała z tą wielką dupą swoją pociągą, nogę zakładała na głowę. Znalazło sprytne rozwiązanie na zatkany nosek. Plasteryk Aromactiv. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactiv szybko udrożnił nosek. Ola spokojnie przespała całą. Morał na zatkany nosek Aromactiv. Aromactiv swobodne oddychanie przez cały nos. Cześć, to Szymon Majewski. Domowy internet nie śmiga? Znam takie przypadki. On nie jest zły. On jest bardzo przydatny. On śmieci wyrzuci. Śmieci wyrzuci. On jest bardzo usłużny. A do tego laptop HP250 i router domowy obsługujący LTE Plus Advanced. Już za 79,99 miesięcznie w Smart Dom. Dotyczy wybranych wariantów ofert w programie Smart Dom. Szczegóły na plus.pl. Plus. Nowe możliwości. Zapraszamy do salonów. Tak. Natomiast nasze drogi bardzo dobrze się rozeszły. No. To nie jest autopromocja. W rozumieniu takim, że... No. Radio 24. Tak. Najnowsze informacje z Unii Europejskiej na antenie Polskiego Radia 24. Euroservice. Od poniedziałku do piątku o godzinie 8.16. Zapraszam. Piotr Fija. No. Tak. Wszystko jest bardzo transparentne. Podpisałam oczywiście oświadczenie o tym, że tego rodzaju kwestie mają miejsce. I te postępowania w sposób dnia przybywa jest ósma. Ósma. Informacje dnia. W Bratysławie odbędzie się dziś nieformalny szczyt unijnych przywódców. Jest pierwsza dymisja w rządzie Beaty Szydło. Hillary Clinton znów prowadzi kampanię. Katarzyna Oklińska, zapraszam. W Bratysławie odbędzie się dziś nieformalny szczyt unijnych przywódców. Europejscy politycy zapowiadają, że będzie to okazja do dyskusji na temat wyzwań czekających Unię po decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu wspólnoty. W Bratysławie nie pojawią się przedstawiciele brytyjskiego rządu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk odbył liczne konsultacje w europejskich stolicach i jak przyznawał, z tych rozmów wynika, że narodowe elektoraty chcą większego wpływu na decyzje Unii. Donald Tusk przestrzegał jednak polski rząd. Najważniejsze, żeby Polska nie dołączyła się do tych, którzy dzisiaj tym europejskim statkiem chcą trochę zachwiać. Premier Beata Szydło zwróciła jednak uwagę, że Grupa Wyszehradzka przedstawi w Bratysławie wspólne stanowisko. Celem jest inicjatywa zreformowania Unii. Na pewno będzie z mojej strony również przedstawienie zdecydowanego oczekiwania, że Unia Europejska będzie poddana reformom. O agendzie wyzwań dla Unii mówią przywódcy Niemiec i Francji. Angela Merkel w tym kontekście wymienia
wymieniła migrację, zagrożenie terroryzmem i gospodarkę. I na te pytania musimy odpowiedzieć. Musimy chronić nasze granice zewnętrzne i oczywiście musimy dzielić odpowiedzialność. Unijny szczyt ma się zakończyć późnym popołudniem. Z Bratysławy Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwsza dymisja w rządzie Beaty Szydło. Wczoraj po południu premier poinformowała, że odwołała ministra skarbu Dawida Jackiewicza w związku z zakończeniem jego misji. Resort skarbu zostanie zlikwidowany do końca roku. Projekt ustawy w tej sprawie trafi w ciągu 2 tygodni do Sejmu. Dawid Jackiewicz przypomniał, że jego głównym zadaniem było przygotowanie likwidacji resortu skarbu państwa oraz nowej koncepcji nadzoru nad państwowymi spółkami. Jak powiedział, wypełnił swoje zobowiązanie. Premier Beata Szydło wyjaśniała, że potrzebna jest inna organizacja i zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Cały proces zakończymy do końca tego roku, być może nawet szybciej. Zależy nam na tym, ażeby właśnie ten proces przebiegł jak najszybciej i jak najsprawniej. Chciałam podziękować przy okazji panu ministrowi za jego pracę w ministerstwie. Przypomnę, że zapadały ważne decyzje. Odchodzący minister skarbu Dawid Jackiewicz podziękował za współpracę i wsparcie premier Beacie Szydło i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na konferencji prasowej mówił, że przez 10 miesięcy pracy w resorcie skarbu udało się zrealizować wiele